tym roku kontynuujemy akcję Bezpieczny, Czujny Chorzów. Akcja jest prowadzona wspólnie z Urzędem Miasta w Chorzowie. Nasza komenda i Urząd Miasta, ze środków Urzędu Miasta są zakupione czujki, przede wszystkim czujki tlenku węgla, ale również czujki dymu. My na podstawie naszych analiz dotyczących ilości wyjazdów, częstotliwości takich zdarzeń związanych właśnie czy to z pożarami, ale przede wszystkim z występowaniem niebezpiecznych stęczeń tlenku węgla w mieszkaniach, typujemy co roku kilka budynków mieszkalnych. Są to najczęściej budynki zasobów PGM-u w Chorzowie. Najczęściej są to budynki, gdzie są piece na paliwo stałe, czyli na węgiel, czy opalane drewnem, bo tam jest największe zagrożenie tlenkiem węgla. I te obiekty są łącznie z Urzędem Miasta wyposażane w te czujki. W tym roku będzie to 7 budynków mieszkalnych. To są głównie budynki na ulicy Powstańców, Dąbrowskiego, Truchana. Tam, gdzie faktycznie przez ten ostatni sezon grzewczy poprzedniego roku stwierdziliśmy duże zagrożenie związane z tlenkiem węgla. I te mieszkania, te budynki są kompleksowo wyposażane, czyli wszystkie mieszkania, które mają piece czy też inne urządzenia na paliwo stałe, wyposażane są w czujki tlenku węgla oraz dodatkowo wyposażamy klatki schodowe tych budynków w czujki dymu. Ponad 100 mieszkań w Chorzowie otrzymało czujki tlenku węgla, a także 5 budynków należących do OPS-u w Chorzowie. W tym roku rusza druga edycja. 145 mieszkań zostanie zaopatrzonych w czujniki tlenku węgla, a także Dom Pomocy Społecznej Nadzieja w cały system. Między innymi będzie tam 30 czujek tlenku węgla i dymu. To się już sprawdziło. W ubiegłym roku mieliśmy już kilka przypadków, na szczęście niedużo, że te czujki tlenku węgla, czy też głównie dymu właśnie akurat zadziałały. Między innymi był taki pożar, gdzie na klatce schodowej, gdzieś tam porzucone śmieci zostały podpalone i zadziałały czujki dymu. My zostaliśmy szybko zaalarmowani. Pożar został szybko ugaszony, co przyczyniło się do tego, że mieszkańcy byli w tym budynku bezpieczni. Czujka tlenku węgla, czy też czujka dymu, ona nas informuje o tym, że jest zagrożenie. Oczywiście ona tego zagrożenia nie zlikwiduje, od tego jesteśmy my. Natomiast mieszkańcy, którzy mają takie czujki zamontowane, wiedzą, że coś niedobrego dzieje się w ich mieszkaniu, czy też otoczeniu, czy też w całym budynku. Dzięki temu, że ta czujka ich alarmuje, mogą szybko zobaczyć, jaki jest problem, czy to jest w łazience czujka tlenku węgla, czy też w kuchni, czy też na klatce schodowej na przykład budynku gdzieś powstał pożar, czy już w samym zarodku mają czas na ewakuację i powiadomienie straży pożarnej. Dlatego namawiamy do tego, oprócz naszej akcji oczywiście, do indywidualnego zakupu, zaopatrywania się w te czujki, bo one na pewno podnoszą bezpieczeństwo i mogą ratować, tak jak pan mówi, życie, a na pewno zdrowie i przyczynić się do szybszego ugaszenia pożaru.